Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj odpowiem na jedno bardzo ważne pytanie, które często mi zadajecie. Czy nauka hiszpańskiej wymowy jest dla wszystkich? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Jak wiecie, dzisiaj jest dla mnie wielki dzień, 10 lutego. Jest już dostępny mój kurs Trener Wymowy. Jest to kurs, który przygotowywałam miesiącami, wiedzę zdobywałam latami i cieszę się, że mogę w końcu podzielić się z Wami tak cenną wiedzą. Aż nie wierzę, że ten kurs powstał i że jest już dostępny, także wszystkich zainteresowanych zapraszam na moją stronę. No dobrze, ale przejdźmy już do tematu dzisiejszego odcinka. Dla kogo jest hiszpańska wymowa? Kto powinien uczyć się hiszpańskiej wymowy? Bo bardzo często słyszę coś takiego. Hej, Ola, jestem początkująca, powinnam uczyć się hiszpańskiej wymowy już tak dogłębnie. Hej, Ola, jestem na poziomie średnio zaawansowanym, w sumie nie wiem, czy dziobać tą wymowę, czy nie. Co mam robić? Zacznijmy od tego, że hiszpańska wymowa jest dla każdego. Dla każdego, dlatego że powinniśmy, jeżeli uczymy się języka obcego, powinniśmy poprawnie wymawiać dźwięki, które istnieją w tym języku. I teraz tak, osoby początkujące, jeżeli chodzi o wymowę, mają się o wiele łatwiej. Dlatego ja zachęcam osoby początkujące, żeby od razu uczyły się porządnie wymowy, dźwięków, żeby dogłębnie wchodziły właśnie w hiszpańską fonetykę. Dlaczego? Dlatego, że takie osoby mają nieskażony umysł. One najczęściej nie mówią po hiszpańsku albo mówią kilka słów. Nie wyrobiły sobie jeszcze złych nawyków. Więc wiadomo, że takie osoby, jak zaczynają uczyć się hiszpańskiej wymowy na początku, no to chłoną to wszystko, uczą się tej wymowy, przez co później bardzo łatwo im od razu wprowadzić te wszystkie zasady fonetyczne i od razu mieć ładną wymowę, tak? Natomiast osoby, które są już na wyższym poziomie, na poziomie średnio zaawansowanym albo mówią biegle po hiszpańsku, mają się gorzej. Ale to nie znaczy, że nie da się tego zrobić, że nie da się poprawić tej wymowy. Da się. Ja jestem tego przykładem. Cały czas pracuję nad swoją wymową. Bardzo wiele błędów w wymowie już wyeliminowałam, które wydawały mi się, że gdzie ja tam ja tego nie zrobię. No coś, to jak ja już mówię tyle lat po hiszpańsku, to teraz będę wprowadzać, nie wiem, taki dźwięk, jak ja będę to w ogóle robić. Więc też wydawało mi się to kompletnie niemożliwe, dopóki nie zrobiłam, wiecie, nie przeczytałam 1000 zdań, nie zrobiłam, nie wiem, miałam takie zadanie, że musiałam przeczytać 2000 słów, na przykład używając jednego dźwięku. Potem po prostu na nowo wyrabiamy sobie te nawyki, nasz aparat mowy się przyzwyczaja, a przede wszystkim przyzwyczaja się nasz umysł, nasza głowa. My mamy większą świadomość tych naszych błędów, które robiliśmy wcześniej. W związku z tym ta nasza świadomość się poszerza i my zaczynamy przyswajać tą nową wiedzę, wprowadzać te nawyki powoli, powoli, powtarzać, aż w końcu te stare nawyki wykorzeniamy. To jest przede wszystkim kwestia świadomości. Ktoś nas musi uświadomić, tak jak ktoś mnie uświadomił. Hej, dwie literki L to nie jest dźwięk J. To nie jest dźwięk zi, dzi, dży. Źle to robisz. I to jest ten pierwszy krok, że okej, ktoś mnie uświadomi, a potem moja praca polega na tym, żeby ćwiczyć ten dźwięk, żeby przyzwyczajać swój aparat mowy i właśnie swój umysł do tego, że teraz będę ten dźwięk wymawiać inaczej. Także podsumowując, wymowa jest dla każdego. Poprawnej wymowy można uczyć się w każdym momencie, wręcz trzeba się jej uczyć, bo ona naprawdę zwiększa naszą pewność siebie, kiedy mówimy w obcym języku, to raz. Hiszpanie lepiej nas rozumieją, trzy, my lepiej rozumiemy mowę Hiszpanów. Także
mamy same korzyści z tego i warto to robić, warto to ćwiczyć, bo uważam, że naprawdę da wam to potem taką ogromną satysfakcję, że o, fajnie mówię po hiszpańsku, fajnie brzmię, pracuję nad tą swoją wymową i widać efekty. No dobrze, moi drodzy, to by było wszystko na dzisiaj. Ja mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał. Oczywiście przypominam wam o moim kursie, który jest w premierowej cenie, dostępny do 24 lutego. Wraz z moim kursem powróciły e-booki z potocznym słownictwem Janusz i Grażyna w Hiszpanii. Również będą dostępne do 24 lutego. Ja się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i do usłyszenia wkrótce. Bye.